A więc moi drodzy, mamy nową tradycję. Będziemy rozdawać t-shirty za free pod każdym nowym odcinkiem. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się swoim zmysłem wzroku, jak jaszczą. Będziecie nad swoją ofiarą. A waszą ofiarą, moi drodzy, są nasze loga, które będą pojawiać się przez całą emisję naszego odcinka. Policzycie, podacie wartość i odbierzecie t-shirt za free. Chciałbym też witać detalingowe świry w kolejnych detalingowych testach. Moi drodzy, dzisiaj testujemy jeden z tych 5 produktów, który... Powiem wam tak, to zagadka, który dziś środek, nie, który test, który środek, nie wiem, chciałem, żeby się rymowało do dziury, więc testujemy, moi drodzy, dzisiaj dziurę. Dlaczego nie mówimy pewnej nazwy? Dlatego, że boimy się algorytmów YouTube'a, dlatego, że mogłoby być to źle odebrane. Więc mówmy o tym środku jak o samej dziurze. Dziura to środek amerykański. Od biednych chłopców, a właściwie Poor Boys World, czyli od świata biednych chłopców. Firmy, która nie zachwyca, jak chodzi o wcześniejsze nasze produkcje, czyli o testy. Szczególnie mówię pastę polerskie itd., itd., oprócz tego, że ładnie pachną, no nie ma tam tej finezji. No i tutaj środek Show Glaze for Dark Colored Cars. No akurat tutaj wehikuły, ciężko mi to powiedzieć, dlatego zmieniłem na cars. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest młodzi, moi drodzy, młodzi też może są, a może i starsi. Jest to środek do przeznaczenia natłuszczania lakieru względem tego, jeżeli jest on utleniony, do przygotowania pod korektę lakieru. Dlaczego? Dlatego, że jak lakier taki akrylowy, można powiedzieć jednowarstwowy, jest mocno zoksydowany, jest delikatny, nawet w dźwięku, jeżeli będziecie go dotykać, mocno szoruje i tak dalej, i tak dalej. Tam po pierwsze delikatne pasty polerskie, nie na bazie rozpuszczalników i nasączenie najpierw glazem, ale nie o to chodzi, bo to jest akurat inspiracja Mike'a Phillipsa, jak chodzi o detailingowego amerykańskiego guru, ale sam Black Hole, jak chodzi o glaze, jest to bardzo fajny środek, który już testowałem w formie Meguiarsa. Był to środek wtedy, który już jest właściwie, nie, Boże, oj, nie pamiętam teraz, jak się nazywał ten glaze, wypadło mi to całkowicie, ale już nie jest produkowany. A ten środek ma za zadanie natłuszczenie i przykrycie w pewien sposób, no właśnie nie przykrycie, ale natłuszczenie i spowodowanie, że odbicie i załamanie światła na kantach naszych rys będzie po prostu wyglądać zdecydowanie lepiej w tej kwestii, więc też poniekąd w taki sposób, można powiedzieć, natłuszczając, ukryje, no, przyciemnie lakier. Zobaczymy sobie na lakierze, który jest mocno prysowany, czyli znowu Bunia E92, burgundowy kolor, jest ciemny. Realnie, czy byśmy to użyli do jasnych, czy do ciemnych, nie ma znaczenia. Dla nas najważniejsze jest natłuszczenie, przy lakier bezbarwny tutaj występuje, więc to jest akurat dla mnie abstrakcja. O, mam nawet pad w ręce. Już się znalazł w kieszeni, więc możemy przejść do samej aplikacji. Gdzie to zrobimy? Zrobimy to na lakierze, który nie był polerowany i również zrobię wam tutaj 50 względem lakieru niepolerowanego i polerowanego. Zobaczycie, czy realnie można przyciemnić lakier, który już został wypolerowany i to zwierciadło jest naprawdę na bardzo dobrej jakości poziomie. Jest to też środek dla osób, które mają bardzo delikatne lakiery, nie chcą wchodzić w ogóle w korektę ze względu, że nie mogą, bądź nie chcą dlatego, że jest to kosztowe, bądź nie chcą dlatego, że się boją. Wtedy nałożenie glazu i wosku no jeszcze podbija, aczkolwiek można powiedzieć, że to już jest promil i to jest już naprawdę dla turbofanatyków, gdzie realnie takim dobrym, a właściwie najlepszym, optymalnym dla większości wosków podkładem jest jego brak, czyli po prostu odtłuszczony lakier. A tutaj jednak pewne zatłuszczenie dodatkowo występuje, mimo tego, że są środki, które łączą podkład, czyli teoretycznie lepsze wiązanie wosku, z funkcjonalnością glazów. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tak troszeczkę historii wam opowiedziałem, dlatego że tutaj no, to się przegłada na ten środek. Oj, będziemy musieli sobie pomóc tutaj odkręceniem, dlatego że jest tak stary jak ja. Zaaplikujemy teraz na tej części, która była polerowana. Pozostawimy to przez kieszeń, oczywiście będzie test palca. Tutaj dodatkowo sobie jeszcze dołożymy. I ten element, moi drodzy, nie był polerowany.
będziemy mieć bezpośrednie odniesienie i zrobimy sobie jeszcze na większym fragmencie, tak, bez jakichkolwiek odcięć. Zobaczymy po prostu, jak z tej perspektywy lakier będzie wyglądać jako fragment okrągłej aplikacji. Czy zobaczymy to odcięcie? Powiem Wam szczerze, z mojej perspektywy, na lakierach czarnych, które miały pełną korektę, nałożenie glaze, a potem wosku, naprawdę daje dodatkowy look, jak chodzi o przeciemnienie, ale jest to już, można powiedzieć, zarezerwowany look dla totalnych entuzjastów autodetalingu, dlatego że po zrobieniu 50-tki, ściągnięciu taśmy, widać różnicę, ale kiedy przetrzemy, wyrównamy powierzchnię mikrofibrą, jest ona naprawdę praktycznie niemożliwa do dostrzeżenia, więc psychicznie i fizycznie realnie wiemy, że różnica w tej głębokości czerni jest, w tym natłuszczeniu, ale potem przy dotarciu, można powiedzieć, to się zatraca i ta percepcja się gubi. Jednakowoż realnie, naprawdę będziecie wtedy mieć, nie mogę tego powiedzieć, będziecie mieli niezłą dziurę. Tak, moi drodzy, wygląda, bo wszystko już słyszałem, jak chodzi o algorytmy, o wycinki, cięcie, o jakieś tam totalnie niezrozumiałe słownictwo, jak chodzi o to, w jaki sposób można po prostu się gdzieś tam zagalopować. Po co? Po co? Czekamy i zaraz spotkamy się, jak przeschnie, zrobimy test palca i zobaczymy, co to za dziura. Moi drodzy, robimy test palca, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jest już sproszkowanie, nic się nie ciągnie, tak jak widzicie. Możemy napisać jakiś naprawdę ciekawy napis, na przykład swag AD. Chyba jakiś taki słaby autodetaling, ale nic tutaj, moi drodzy, się nie ciągnie. Możemy przejść do dotarcia. Mikrofibrami jest Swag Detailing Shop, jaki mój kolega prowadzi. Dobry chłopak, warto wesprzeć. Docieramy bardzo łatwo i szybko i przyjemnie. I czy realnie będziemy mogli tutaj dostrzec tą różnicę? Zaraz odpalimy lampkę inspekcyjną. Więc jest to, można powiedzieć, produkt około woskowy, ale jednak z troszeczkę inną charakterystyką, jednakowoż aplikacją i wyglądem bardzo zbliżony. Biorę lampkę inspekcyjną i sprawdzamy, co w trawie piszczy. Ale swoje drodzy, zaznaczyłem jeszcze dodatkowo tutaj smugi naszym preparatem, środkiem, dlatego że rzeczywiście wydawało mi się, że może być to dla Was ciężkie do dostrzeżenia, jak chodzi o kamerę. Mniej więcej w tych zakresach pracowaliśmy, jak chodzi o glaze i zobaczmy teraz, jakie realne przełożenie to ma. Nie ma fenomenalnego, jakiegoś powalającego efektu, dlatego że nie użyliśmy dodatkowo wosku, który realne przełożenie minimalne ma. Aczkolwiek ten lakier może też troszeczkę jest niewdzięczny w tej kwestii, mimo tego, że wcale nie jest jasny. Jednakowoż różnica, jak chodzi o brak korekty, jak najbardziej jest widoczna. Spójrzcie na suchość lewej części, na ilość widocznych mocno zarysowań względem prawej, która rzeczywiście jest równiejsza, ciemniejsza i przyjemniejsza w odbiorze. Może nie jest to dla kogoś powalający, taki turbo przytłaczający efekt, aczkolwiek tylko takie efekty możemy uzyskać w czasie korekty. Jak to wygląda z bliska? Wyostrzymy bezpośrednio. I względem lewej strony, która jest zdecydowanie suchsza. Nawet tutaj na 0,5 też widzicie, zupełnie inaczej rysy się rozkładają i ta część jest ciemniejsza. Jak to wygląda na kolejnych elementach? Dokładnie, moi drodzy, tak samo. Ta część dolna jest porównywalna z naszym elementem górnym, aczkolwiek też fajne będzie miało przełożenie. Tutaj mamy element polerowany, naprawdę ciemny i przyjemny. Tutaj mamy również polerowany, ale tak jak widzicie, nie jest to pełny kolor. Jest troszeczkę bardziej suchy.
Spójrzcie w zwierciadło lampki, a tutaj ciemny, przyjemny, tutaj troszeczkę jaśniejszy. Mówimy tutaj o zmianie naprawdę delikatnej tonacji i tutaj znów ciemny, aczkolwiek porysowany. Zobaczmy jeszcze tutaj. Maska frontalnie sucha, porysowana i po gleziku porysowana, ale ciemniejsza. No i oczywiście dodatkowo możecie zarzucić jeszcze waksik. Więc moi drodzy, tak wygląda różnica między użyciem glazu i lakieru całkowicie suchego. Również jest to widoczne na elementach, które były polerowane, ale szczególnie ważnym elementem są właśnie te suche, które nie były polerowane, dlatego że tam ta różnica jest największa. Jeżeli teraz wytrzemy tą część, która mocno odseparowuje te dwa elementy, nie będzie to tak mocno dostrzegalne, ale tutaj jak najbardziej na tych suchych lakierach, które są porysowane, ten efekt utrzymuje się, jest widoczny i jak najbardziej warty używania. Powiedzcie mi, co sądzicie o glazach, czy używacie glazy na co dzień? Czy jest to dla Was dobre rozwiązanie? Czy lubicie jednak, kiedy podkład jest suchy, czyli ten lakier jest bezpośrednio odpuszczony i dopiero aplikowany jest na niego wosk? Moi drodzy, jeżeli również chcecie dostać za free taką koszulkę, wystarczy, że policzycie ilość logotypów, które pojawiły się w całym naszym materiale, czyli w dzisiejszym filmie, wstawicie komentarz z odpowiedzią, a my wybierzemy losowo osobę, która prawidłowo odpowiedziała i dostanie ona nasz t-shirt Swagwear całkowicie za darmo. Tymczasem dzięki za oglądanie Detailingowe Świry. Wciśnijcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Sprawdźcie nasze social media, czyli Instagram i Facebook. I do zobaczenia do kolejnych odcinków. Siemaneczko!